Dzisiaj byliśmy za nią na przedstawieniu Domu Kultury w ratuszu w Legionowie. Występował bardzo znany i zasłużony aktor Wojciech Przoniak. Ten aktor wystąpił z takim monodramem humorystycznym, czytając opowiadania Jerzego Szaniawskiego, znanego dramaturga i pisarza, z cyklu opowieści profesora Tutki. Profesor Tutka snuł te opowieści wśród grona swoich kolegów w niewielkim miasteczku, w niewielkiej kawiarni, w obecności sędziego, adwokata, notariusza, zwanego staroświecką orientem. I on zawsze opowiadał jakieś historyjki, które tych ludzi szalenie zaskakiwały. Nie będę przytaczał, co to było, ale szokujące nieraz puenty na końcu po prostu były. Z przyjemnością, żeśmy tutaj przyszli, obejrzeli to, bardzo zadowoleni. Sonkę też byśmy chętnie zaprosili na takie występy. Niech da nam znać, że już zacznie z nami chodzić na różne kulturalne przedsięwzięcia.